we are Polish and we are interested in also, like, how does Kama Sutra and Tantra play a role in that? That is who want to enjoy this material world. That is for them. To jest, czy te teksty są przeznaczone dla tych, którzy chcą cieszyć się światem materii? Kama is for sexual pleasure. Kama oznacza przyjemność seksualną. This is for when man and woman become mature. Gdy kobieta i mężczyzna są dojrzali, the energy come to enjoy for creation, produce. Budzi się w nich energia stwórcza, by mieć dzieci. So that is this. Who wants for them, that is there. Więc jeżeli ktoś chce, to to jest dla nich. To jest Kama Sutra. To jest Kama Sutra. And who wants to spiritual, they should be free from this. Who wants to spiritual advancement? A jeżeli ktoś chce postępu duchowego, practice yoga, praktyki jogi, they should be free from this. Powinien się od tego wolny. Tantra? Tantra is also for material. Material things. Tantra również wiąże się z rzeczami materialnymi. Tantra is a process. For why we do this. Tantra jest też pewnym procesem, ale należy zadać sobie pytanie, po co to robimy? Well, in Bhakta Yogi, to serve is the highest purpose. Right? And Tantra, Kama Sutra, is also the same, but gives pleasure. And in Bhakti Yogi, serving someone else gives pleasure. But there is mercy of super soul is there. Ale tam jest łaska duszy najwyższej. Here is attachment. An illusory energy there, both are completely... Jakby można powiedzieć, że na końcu tego procesu jest właśnie łaska duszy najwyższej, a tu mamy przywiązanie do tej energii złudnej. But in the ultimate sense, it is in Vedanta, the self curving back in itself, recreating itself. And it does not matter how it gets manifested, because it's the self recreating itself. We are not created. My nie jesteśmy. We are creature. Stwórcami, jesteśmy stworzeniami. We are not self, ourself. We are dependent. We are not independent. Nie jesteśmy niezależni. Jako jaźń jesteśmy zależni. We are jiva. Jesteśmy jiva. We are prat. He is complete. He is the supreme. Czyli jesteśmy pełni tylko w połączeniu z najwyższym. We are creatures. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy stworzeniem. We are not created. Nie jesteśmy stwórcami. But the intent you have, or your ego has, is not your, in a higher sense, yourself, but is Krishna's or Brahma's intent. Yes. Jakbyś mógł takie robić krótkie przerwy, żeby po polsku, bo może nie wszyscy... Okay, is this okay? Aha, to dobrze, ja mam taką swoją... For me it's okay. I'm just going to say to if he says something in Polish, because it's recorded and some people may benefit. No to, że intencja tak naprawdę nie jest twoja intencja, tylko to jest boska intencja. Więc to tak, no to samo chodzi. Okay, so there is no, so there is this intention, czyli nie ma różnicy, czyja to jest intencja. Że twoja intencja, ty myślisz, że to jest twoja intencja,
Ale tak naprawdę to jest boska intencja przez ciebie. So we may think that it is my intention, but in ultimate sense, it's God's intention through you. If you realize this, is it okay? Jeżeli to urzeczywistnisz, to jest w porządku. And then Tantra, Kama Sutra, Bhakti Yoga is the same thing. No. Kama Sutra is for what? Jaki jest cel Kama Sutry? It says with the senses. Exactly. But ona zajmuje się zmysłami. But in Bhakti Yoga, this is for super soul, Atma. Ale Bhakti Yoga ukierunkowana jest na duszę najwyższą, na Atmę. And that will take you liberation. I to obdarza cię wyzwoleniem. And Kama Sutra will take you to take another birth. Natomiast Kama Sutra prowadzi cię do przyjęcia kolejnego ciała. You will stay always in this material energy. I wtedy cały czas pozostajesz w tej materialnej energii. Direction is different. Więc mamy tutaj różne kierunki. Kama is like darkness. Kama jest niczym ciemność. Bhakti is like bright light. Bhakti jest niczym jasne światło. And can you not have one and another? Czy nie... Okay. Can't you have both? If you have both, you will stay the same level in this condition. Więc jeżeli będziesz miał w tej samej proporcji jedno i drugie, będziesz tam, gdzie jesteś. But if you want to free from this birth and death, you have to free this. A jeżeli chcesz się uwolnić od narodzin i śmierci, musisz się też od tego uwolnić. So you preach celibacy. Yes, we preach, maintain celibacy or control the senses. And control the senses. Control the senses. Więc nauczamy celibatu w sensie kontrolowania zmysłów. So, or and? Both. What you, how you want. Both is there. Yeah. You know, I might ask a question that, you know, that there are people, there are Bhakti Yogis in families. Probably that's the question. So, in families you have sex life, yeah, you can say, yes. So. There is also you need to control. Mm-hmm. Czyli są Bhakti Yogini, którzy żyją w parach, powiedzmy. No i Maharaj mówi, ale też muszą kontrolować zmysły. Because human have limited energy, limited time, everything limited. Dlatego, że ludzie mają ograniczoną energię, ograniczony czas, wszystko mają ograniczone w jakiś sposób. So if they control, their life become more easy up to continue up to death. I można powiedzieć, że jeżeli będą mieli takie uregulowane życie, to ono będzie łatwiejsze aż do samej śmierci. Czyli będą mogli się rozwijać. If you are not controlled, they become affected with the disease and the weakness and they lost memory. Więc jeżeli będą niekontrolowani, wtedy będziemy podatni na choroby, będziemy mieli słabszą pamięć i tak dalej. And old age, death time, they will suffer. I jakby to będzie konsekwencją tego, będzie więcej cierpienia. Bhogaiśvarya prasaktanam toya bahuta cetasam vyavasaya atmika buddhi samadho na visyati. Who want to enjoy this world, their intelligence is attracted and stolen by this maya.
jest mowa o tym, że ten, który chce cieszyć się tym światem, to intelekt takiej osoby został skradziony przez mają, przez tą właśnie złudną energię. Difficult to control mind. I wówczas trudno jest kontrolować umysł. Therefore, everyone need control. Everyone need control. Więc tak naprawdę każdy potrzebuje się kontrolować. Either brahmachari or householder animal. Nawet taki, począwszy od studenta żyjącego w celibacie, po osobę, głowę rodziny i tak dalej. Więc jakoś każdy musi się kontrolować. Without control they cannot advance spiritual life. Bez samokontroli nie można czynić duchowego postępu. Any yoga, bhakti yoga, or karma yoga, or jnana yoga, or any yoga. W jakiejkolwiek jodze, bhakti jodze, karma jodze, jnana jodze. Just like one lamp, if we light, then you have to keep in a place where it's no wind. Tak jak mamy, zapalimy na przykład taką lampkę, taki ognik i chcemy, jeżeli chcemy utrzymać jej płomień, musimy umieścić ją w takim miejscu, które nie ma przeciągu, wiatru. If wind there, then it's difficult to light to burn. Gdy jest zbyt wietrznie, trudno ją w ogóle zapalić. We need some cover. Musimy ją czymś przykryć. This place is for karma. Everything is created by karma. Lust. I ten podmuch, ten wiatr, to można powiedzieć, że to jest właśnie ta kama, czyli to wszystko jest stwarzane przez kamę. Przez pragnienie, tak. The created by kama, the die also for kama. But in the highest, when all your chakras are in line, you are one with everything. That's unity, consciousness, or enlightenment. So, Maya is one realization, but God is Maya. I do not follow. Unity, consciousness. Ja spróbuję tłumaczyć. Powiem technically. Maybe I will just translate. Okay, I'll try. No, ale tak. Jego jest trudno po polsku, bo 35 lat był poza polską, dlatego że po polsku też trudno. To może wspólnie spróbujemy po angielsku. Unity consciousness po angielsku? Unified consciousness. No, powiedzmy tak. Unity? Unity. Unity, unified, oświetlenie, enlightenment i tak dalej. No to the seer becomes the scenery. That is a very famous when the scene. Seer becomes the scene. Scenery. That is. Yeah. There is a notion of consciousness, like unified consciousness, homogeneous consciousness, when the seer becomes the scene. The subject becomes the object, and it's just oneness. Yes, the lover. The lover becomes the loved. Yeah. Okay. Exactly. Something like this. Unity consciousness. When you reach like enlightenment, and then. What is the meaning of enlightenment? I do not understand. Więc może teraz jaka jest definicja oświecenia? It's different from different views, but as we here are taught, it's when you go beyond your ego to a spirit point of view. That is enlightenment. If you can live from your higher self, that here in the West we call that enlightenment. Actually, I wanted to know
what you read and how you which how you understanding because tak naprawdę chciałbym poznać to co czytasz, co przeczytałeś i jakie jest twoje zrozumienie. Deepak Chopra Deepak Chopra. And that is Advaita Vedanta, a little bit Buddhism and Okay. So we have to know what is because is a different study, different. Musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy. So the words of how they use and how for others this is a different meaning there. So to jest oczywiście też jakby inne znaczenie tego, w zależności od tego, jak właśnie ci autorzy to przedstawiają. So, but do you agree with the seer becomes the scenery in a higher state of consciousness. Seer, the conscious seer becomes consciousness seer. Yeah, not the seer. The observer becomes the observed. This is what. Oh, it is. Yes. In the ultimate consciousness, when you are enlightened, yes. Yeah. Everything, not only what we do in this material condition. What we see, we touch, we taste, we do, what we do, we also share with this our consciousness to what we want. And how to detach from that, to go to enlightenment means we go to beyond that. That is, we need to accept one process, either a Jnana Yoga or Bhakti Yoga or this Hatha Yoga. Więc oczywiście, tak jak na początku była mowa o tym, że jesteśmy jakby w tym kontekście materialnym, tych zmysłów i tak dalej, tych pragnienia, pożądania i tak dalej. Teraz za pomocą któregoś z rodzajów jogi, Jnana, czy Jnana Yogi, Bhakti Yogi, czy Hatha Yogi, dajmy na to, musimy się z tego wydostać. To jest taka podstawowa koncepcja, tak? I zgadzamy się z tym. And they need to control. I z każdym z tych procesów any jest potrzeba pewnej kontroli. Any yoga, they need control. W każdym rodzaju jogi potrzebna jest kontrola, czy samokontrola. Without control they cannot do anything. Więc bez tego nie można zrobić nic. So this is according to Bhagavad Gita told Vayu Navam Bhavasi. Just we are going with a boat in the ocean. Tak jak tutaj jest Maharaj cytuje Bhagavad Gita, w której mowa jest o tym, że tak jak łódź, która znajduje się na oceanie. And senses, if they create not control, just like a storm in the ocean. Więc przyrównana jest to sytuacja łodzi czy statku na oceanie i zmysłów, które potrafią właśnie taką łodzią czy ludzkim ciałem czy świadomością zawładnąć niczym sztorm na oceanie. And the boat will drown in the ocean. I wówczas w przypadku takich nieokiełznanych zmysłów to ten sztorm po prostu tą łódź zatapia. So the sense gratification, lust, anger, greediness, envious. Więc to zadowalanie zmysłów, pożądanie, chciwość, zawiść i tak dalej, one po prostu do tego prowadzą. They are like create a storm. One tworzą ten sztorm na oceanie. Appreciation, attention, and there was something else. Are the most high spiritual gifts you can give to someone else in Bhakti Yoga. Appreciation, affection, and something else. And then you don't have to worry about these things that you just talked about. If you focus on the spiritual gifts. Yes, if we go to spiritual, then we need to control this. We need to control the others. Yes, others you control,
then you will go proceed. Appreciation means first you have to control. In yoga, yama, niyama is first. Yama, niyama means control. W jodze mamy też te wszystkie rzeczy. Mamy przed yamy i niyamy. Yama, niyama, pranayama, pratyahara, then dharana, dhyana, samadhi. First is yama. Yama means control. Yama oznacza kontrolę. Niyama means regular. Niyama oznacza, regularne. They bring to one principle. One sprowadzają się do jednej zasady. Then practice pranayama. Następnie mamy praktykę pranayamy. Then pratyahara. Później pratyahara. Air exercise, breathing. Ćwiczenia oddechowe. Then dhyana, meditation. Później mamy dhyana, medytację. And continuing dharana. I następnie kontynuujemy dharan. Then perfection. Później osiągamy doskonałość. Samadhi. Samadhi. Fulfill. This is to part even anywhere you go, you need this. You cannot bring the consciousness to this material sense things. Więc nie możemy tak czyli musimy ciągle baczyć nad naszą świadomością i nie skupiać się jej na obiektach materialnych. One thing is which there are different process. Oczywiście jedną rzeczą jest to, że to jest inny proces. And in Hatha Yoga. I w Hatha Yodze. Deepak Chopra. Czyli mówimy tutaj o Deepaku Chopra. He is more with Maharshi. And he is. On jest tutaj zwolennikiem Maharishiego. So they have this teaching of yoga process. Technical yoga process. Więc oni mają taki rodzaj jogi, który nazywają procesem na Kali Yuga. The knowledge is the same. Wiedza jest taka sama. But the practice and process how to attain our spiritual goal. Ale praktyka jakby mająca na celu osiągnięcie, w jaki sposób osiągnąć ten duchowy cel. There is differences. Tutaj istnieją pewne różnice. This is a surrendering process. Tutaj mamy ten proces podporządkowania czy oddania się. Bhakti Yoga. That is ascending process. To jest, a tutaj mamy proces wstępujący. So that is a different process. Więc jest to inny proces. So to bring to this because this is one direction, that is another direction. Więc to są jakby dwa kierunki. There in surrendering process is mercy there. W tym procesie poddania się jest element łaski. Just like example, one is a cat, another is a monkey. Są takie dwa przykłady, kota i małpa. Marjara sishu nyayo, markata kishor nyayo. Marjara means the cat is carrying her baby. To był taki przykład, był cytat. W tym cytacie jedno ze słów oznacza właśnie kotkę, która trzyma w pyszczku swoje kociątko. The baby does not do anything. To dziecko nie musi, ten mały kotek nie musi nic robić. Just stay. On po prostu się trzyma. And the monkey. Baby is catching to mother. Jest też przykład małpki, która trzyma się kurczowo swojej matki. Mother is jumping to tree to tree, but baby is catching. Matka skacze z drzewa na drzewo, a ta mała małpka się tylko jej po prostu musi trzymać. Ascending process is catching the like monkeys. Ten proces wstępujący jest właśnie przyrównany do tej trzymającej się kurczowo małpki. Surrendering process is like catching the cat. Natomiast ten proces oddania czy tego podporządkowania się jest właśnie tym przykładem this tego kotka. Philosophical difference there. Więc są to te różnice. In Poland we can we understand meditation, pranayama,
vegetarian, vegetarian, even no alcohol, no drugs, that's no problem. But living celibacy, no, no sex, that's for Polish, that's even spiritual people, that's... No, we don't want to say too close, to seize this. We don't know, we don't say to seize this. To seize. Seize, stop. Seize this. Nie mówimy o tym, że należy zupełnie to powstrzymać. We need to control this. Ale jedynie kontrolować. In your social life also. Również normalnie w życiu społecznym. In your family life also. W życiu rodzinnym. In material life also you need to control. W życiu materialnym po prostu zwyczajnie jest jakby wpisana w to kontrola. Otherwise you will be punished. Bo w przeciwnym razie zostaniesz ukarany. Any country in this material world is the same. W każdym, praktycznie w każdym państwie w tym materialnym świecie jest, jest, jest to jakby uznawane. Rozumiem, że nie możesz mieć seksu z bratem, siostrą, albo z matką, albo dokonywać gwałtu. Tak, o to chodzi. Yeah, but I'm so like we say that we cannot, for example, you know, it's forbidden to enter sex life with your brother or your mother or yes. Or rape somebody yes. Or jump on someone in the supermarket. It's this is a crime. You have to punish me. Yes. Okay. So control is necessary. Yeah, but that's morality. We have no problem with that. But. Not talking about illegal sexual activity. Yes, that is we say this. Yes. Illicit. Yeah, but you talk that when Indian people drink a sip of alcohol, they are drunk. We don't have that problem in Holland or Poland. But talking about celibacy here in Poland, that's a big taboo. We have problems in the Catholic Church. There's everywhere. There's a problem with sexuality. Therefore, we are talking because this is the most important, powerful power. The Kundalini. Therefore, we discuss to control. O kontrolowaniu tego. Because this is very attractive. Then another thing. No to jest jakby najsilniejszy, jeden z najsilniejszych impulsów niż od pozostałych. Therefore you need to control. Dlatego musimy to kontrolować. And that's what he says, and that's why I'm asking. This is another in our grand spiritual master told this is a prison of lust. Prison. Dlatego nasz taki, można powiedzieć, dziadek duchowy, mistrz duchowy stwierdził, że ten świat jest takim więzieniem żądzy. Everything what created in this world, everything is coming by nature and anger. Prakruti and Purusha. Że wszystko w naturze jakby jest stwarzane poprzez takie dwa czynniki, Prakruti i Purusha. What is that? That is enjoy and nature. Enjoyer and nature, yes. Czyli podmiot radości i natura. We can say male and female. Możemy też powiedzieć czynnik męski i żeński, pierwiastek męski i żeński. So everything is creation is for that, they together they created. Więc wszystko podlega tej zasadzie właśnie. Now problem is what we want. Wszystko, a problemem tak naprawdę jest to, czego my chcemy. Yes. Yeah. If you want free, from this material nature. Jeżeli chcesz być wolny od tej materialnej natury, you have to control. Musisz go on. Kontrolować. Free. If you want to stay here, you stay, no problem. Jeżeli chcesz zostać tutaj, też nie ma problemu.
everything in this, plants, trees, animals, birds, insects, bacteria, whole universe is by this opposite sex. Yes. No, cały wszechświat działa jakby pod wpływem tej dwójni. If you want liberation, you have to control. A jeśli chcesz wyzwolenia, musisz to kontrolować. But in nature, birds don't try to fly, they just fly. They don't. There is no control in nature. In Kama Sutra, you have the philosophy: everything is in contrast. Good when you have bad, light when you have dark, pain and pleasure. That's the Kama Sutra kind of. This is world is sukha dukha in the material world is always there. Sukha and dukha. W materialnym świecie zawsze to istnieje, jest sukha i dukha, szczęście, nieszczęście. Śita, uśna, cold and hot. Są jakby te takie przeciwności, które występują. Słodki, słodkie, słone, ciepły, zimne i tak dalej. Praising. Praise. Oh, you are beautiful. Pochwała i nagana. Yes. See, always a duality there. Zawsze jest dualizm. This may world is always duality there. But the difference between animals is we have free will. Yes. Therefore, you have to control. Jest różnica pomiędzy zwierzętami a ludźmi, więc musimy dlatego nauczyć się kontrolować. Yes, this is the point. We have given, the Lord has given control power, therefore you have to control this. Ponieważ mamy tą moc, to musimy kontrolować. Well, otherwise you wouldn't be asking. Yeah, you wouldn't be asking. But here in the West, you have like practice of tantra for enlightenment. How do you look on enlightenment in your yoga? So which kind of tantra? There are many types of tantra. Which tantra you want? Właśnie jest jakby wielość tantry. O której tantrze mówisz? I just read about in general, but if you... No, general, tantra is a ritual process. Tantra oznacza rytualny proces. Even in our bhakti yoga also tantra there. Nawet w naszej bhakti yodze też jest coś, co możemy nazwać tantrą. Tantra means with material object, with ritual, with mind. Tantra oznacza, together you perform something. Oznacza spełnianie pewnych czynności, rytuałów za pomocą pewnych przedmiotów, umysłu, połączenia tych wszystkich elementów. To mówimy wtedy o tantrze, o rytuałach. Tantra, mantra, jantra. Tantra, mantra, jantra. So which tantra you asking, I want to know. Więc chciałbym wiedzieć, o której tantrze mówisz? The sexual. Sexual tantra. Yeah, not. Można zapytać, dlaczego akurat na Zachodzie wszyscy zaciekawili się seksualną tantrą, a nie innymi? Yeah. I just asked, why, curiously enough, have people in the West taken interest just in sexual tantra, not in the others? Yeah, because they cannot free from minds. Blast. Dlatego, że nie mogą uwolnić się od umysłu, od żądzy. Yeah, the culture is different. I inna mamy kulturę. In Christianity and others, they have no science to teach them. Jakby w chrześcijaństwie nie ma tej wiedzy, nie ma tej nauki, która mogłaby ludzi w tym jakby poinformować. Some saints they have written all. Niektórzy święci pisali o tym. They like San Francisco and czy mówili o tym, tak na przykład święty Franciszek. They to be vegetarian.
mówili, o, że należy być wegetarianinem. Wtedy był written, but not in social tradition. No ale nie jest to jakby taka społeczna tradycja. Nowadays, who are leaders? Obecni przywódcy. In society. Społeczni. Politicians. Politycy. Actually, everyone, they are under control of politicians. Tak naprawdę wszyscy są pod kontrolą polityków. But they are not actually spiritualists. Nie są w prawdziwym sensie tego słowa spiritualistami, czy they are praktykującymi duchowość. Materialists. Są materialistami. So they want more sense gratification. Chcą więcej zadowalania zmysłów. We have the same in the Polish church. So, they also allow to others. Więc oni pozwalają innym. They teach others. I innych uczą. And in education. I również w systemie kształcenia. They don't teach this. Nie ma tego. Actually, it comes from education. Tak naprawdę to bierze się z pewnego wykształcenia. If they study from education, i jeśli zaczniemy od edukacji, how to control, jak kontrolować się, so they can qualify. Wówczas można być do tego kwalifikowany. So that because they don't teach this, tego nie uczą, this knowledge, tej wiedzy. And they have this is problem in everywhere. Jest to taki powszechny problem. And another point is before Europe have culture. I inną kwestią jest to, że Europa posiada kulturę. Girls are separate, boys are separate school. Na przykład w pewnych miejscach, w szkołach osobno znajdują się chłopcy i dziewczynki. In a school separate they study. Było tak kiedyś, że osobno były właśnie, była rozdzielność płci, osobno studiowano. By American influence. Ale pod wpływem amerykańskiej kultury. They become free. Wszyscy stali się wolni. And girls, boys became friends. Chłopcy, dziewczęta zaczęli się przyjaźnić. And they don't feel any differences. I nie odczuwają różnic. But in the reaction came. Ale z tego pojawiła się reakcja. Because male body and female body is different. Ponieważ ciało mężczyzny i kobiety są w oczywisty sposób różne. Their senses are attract each other. I zmysły przyciągają się ku sobie. And female body, i ciało kobiety, they become quick mature, szybciej dojrzewa, also they lose quick their youth, i szybciej traci młodość. But male body, their mature come late, also live late. Dojrzewa, natomiast ciało męskie dojrzewa dłużej i dłużej, że tak powiem, trzyma się w formie. So they cannot make equal to them. Więc nie można jednych i drugich zrównać. So they stay together and they have produced children. Więc oni trzymali się razem, czy byli blisko siebie i w ten sposób podzieli dzieci. And being responsible for mother than father. I musieli być odpowiedzialnymi rodzicami. Because to grow one child, it is very penance. Dlatego, że wychowanie dziecka jest ogromnym wyrzeczeniem. Which male cannot understand this? Czego nie mogą zrozumieć male? Male person. Czego nie mogą zrozumieć mężczyźni? And all from, because their maternity female, they take more responsibility. Dlatego, że te kobiety bardziej przyjmą większą odpowiedzialność. So it is
It is very differences there. Więc mamy tutaj różnice. All creatures, animals, birds, they more mothers, they take more all responsibility. To widać w różnych, że tak powiem, różnych istot, że zawsze to matki biorą na siebie większą odpowiedzialność. So male persons, the fathers, they have no such feelings like mother. Więc mężczyźni czy istoty płci męskiej nie mają, nie przejawiają tych samych uczuć co matki. So how they can be equal? Więc jak mogą obie płcie być równe? This is a different nature, different responsibility, different. Is the difference there? Są to różne natury, różny rodzaj odpowiedzialności, więc różnice są obecne. So in society, what is according to Varnasram system was nice. Więc pod względem społecznym dobry był system Varnashramy. Females stay house. W którym to kobiety pozostawały w domu. Take care children. Zajmowały się dziećmi. Male persons, they go outside and work and maintain and protect them. Mężczyźni natomiast wychodzili na zewnątrz, zarabiali czy utrzymywali dom i chronili kobiety i dzieci. Children need their love and affection. Dzieci potrzebują ich miłości i uczucia. They need milk, mother's milk. Potrzebują matczynego mleka. Old persons, they need service. Wszyscy potrzebują służby. Because they become old person helpless. Dlatego, że na starość stają się bezradni. Stają się bezradni. So mostly the mothers, they take care of. I wówczas takimi matkami muszą opiekować się dzieci. But nowadays it deserve. Society system was very different. Ten obecny system społeczny jest odmienny od tego. Można się od tego różni. And nobody take care to old persons. Nikt nie troszczy się o osoby starsze. And children, they grow with all this machine, like toys and with this some material, some things, because both are they are going to work for money. Dzieci domagają się, żyją w świecie zabawek, które są bardzo drogie i wymagają mnóstwa pieniędzy. And in West, they mostly divorced. I na Zachodzie mamy mnóstwo rozwodów. And children grow without love and affection. Dzieci dorastają bez miłości i uczuć. So it is differences now going on. It is too much if we go to detail discuss this. Oczywiście, więc to jest różne. Oczywiście jest mnóstwo jeszcze szczegółów, które zajęły nam mnóstwo czasu. Varnasram system was good. Więc ten system Varnashramy był dobry. But the Kali Yuga, the influence of this material things, it's changing all. Więc ten wpływ Kali Yugi, jakby materializmu zmienił wszystko. More they are mentally, physically suffering. Więc ludzie cierpią psychicznie i fizycznie. With their big machine, car, machine, big house, everything, but inside it's... Ludzie po prostu jeżdżą dużymi swoimi samochodami, mieszkają w dużych domach, ale wewnątrz mają po prostu problem. Powiedz może, jest taki chyba niemiecki filozof, który pierw żarcie, a potem mora. Pierw co? Żarcie. Żarcie? Żarcie, a potem mora. Jest taki słynny. Potem morały. Tak. There is a famous German philosopher who says first food, or first feed, you could even say, and then morality. That is social principle. To jest zasada społeczna. Problem jest, że teraz się to kończy na żarcie. The problem is that now it ends up with food, and there's no everything next step. Food,
air, water, food, everything is polluted. Teraz to tak, można jeszcze dalej powiedzieć, że samo jedzenie, powietrze, ziemia i tak dalej, to wszystko jest jeszcze zanieczyszczone. Now it is degraded, human consciousness, moral, everything degraded. Wszystko jak ulega degradacji pod względem ludzkiej moralności, świadomości i tak dalej. Powiedz mu może, że tutaj, w Zachodzie, tutaj dążą do emancypacji. Jeszcze raz. Że tutaj w West, society dąży do emancypacji. In the West there's this tendency for emancipation. Freedom, women liberation. I finansową emancypację poprzez systemy socjalne. And financial emancipation through these, you know, through these social systems. We have this welfare system, for example. Because male persons, they exploit them. No tak naprawdę to mamy to dążenie do emancypacji kobiet, bo kobiety zostały wykorzystane przez mężczyzn. Now it's in Holland, for instance, I'm from Holland, it's a little bit different. The woman use the men. This is the alternative will come. It is the alternative will come, because if they cannot control, they cannot be peaceful. No i jakby wracamy do tego punktu wyjścia, że nie było, nie ma tej kontroli i to wszystko się jakby... Always there is always the ego. Oczywiście zawsze mamy do czynienia z ego. Either male or female. Czy to będzie męskie ego, czy żeńskie? One always want to control another. Każdy chce kontrolować innych. This is the nature there. Every house you see, everywhere you see. Widzimy to. To taka jest natura. Widzimy to w każdym domu, wszędzie. Wife want to control husband, husband want to control wife. No? It's natural. Taka jest. Ego there. But they have to follow to their dharma. Ale należy podążać za dharma. That is one that they have to tolerate, control, cooperate and adjust. To znaczy, że trzeba to znosić to, tolerować pewne rzeczy, współpracować, cooperate and adjust. Tolerate. Tolerant, cooperate. Cooperate, adjust. Accommodate. I dostosowywać to. Adjust. So if they cannot control, then break. Jeżeli nie mogą się kontrolować, to następuje rozpad. In the West, we want material emancipation, financial freedom. And when a lot of people achieve that, they look for more or less philosophy or spirituality or higher morals. Mógłbyś przetłumaczyć? Że... How can I translate? Did you understand? That in the West, people first, they look for this material emancipation or freedom, and once they achieve it, they want, you know, they search for something more, like philosophy. Or sense. And the meaning of life. If you have money, everything you have. Jak masz pieniądze, to masz wszystko. Yeah, you have... Generally, if you have money, you can do anything, you can attract everyone, everybody will love you, everybody respect you. Yeah. You can also get human, women can get men, because money is the main tool in society. But you can have money, you can have career, you can have a good family life, but still be a miserable, unhappy person. Yeah, they cannot be happy in materially, they have to go to spirituality.
human have this spiritual realization. Therefore, they have to from beginning, from the childhood, if they grow with this culture, tradition, it will become nice. No, konkluzja jest taka, że gdyby ten element pierwiastek duchowy był już od samego dzieciństwa, wtedy nie byłoby tej frustracji. Because peace is different. Peace is peace, satisfaction, the real love, truthfulness, humbleness, these are divine qualities. Dlatego, że te cechy, które się dzięki temu rozwija, przede wszystkim spokój, prawdomówność, tolerancja i tak dalej, to są cechy boskie i one pomagają lepiej żyć. Without spiritual cannot come. A bez duchowości one tak naprawdę nie mogą się pojawić w takim pełnym sensie. If you go to spiritual, they have to control their material these things. Dlatego, że gdy się wchodzi na ścieżkę duchową, to trzeba jakby od razu kontrolować te materialne rzeczy. Therefore, humans are more suffering than other creatures. Than humans here. Oh, with humans than other creatures. Dlatego tak naprawdę ludzie bardziej cierpią niż inne żywe istoty. On jest może tylko człowiek od wszystkich organizmów na świecie wiedzy, jaki dzień jest poniedziałek. Że co, że wie więcej? Nie, że od wszystkich żywych istot na Ziemi tylko człowiek wie, jaki dzień tygodnia jest. A, he says that only a human being knows which day of the week it is. Of all the creatures in the world, only a human being. This is no need to know. This is no need to know them. That this is, yeah, no, yeah, but we just care about. We make this to know. We divided 24 hours. My podzieliliśmy dobę na 24 godziny. To know about the time, about the nature of today's morning, today's evening, today's this, that, you know, we want to know this. This is żeby wiedzieć, jakie są pory dnia i tak dalej. But we know, but we don't follow. Wiemy, ale co z tego, jak za tym nie idziemy? But the animal others, they don't know, but they follow. Inni nie wiedzą o tym i tak jakby idą za rytmem dnia i nocy. A my i tak jakby nie przestrzegamy, nie stosujemy się do tego rytmu dnia i nocy. We have watch. Everybody. Wszędzie nosimy ze sobą zegarki. But night time come, we don't sleep. Ale jak zapada noc, to i tak nie idziemy spać. Morning we don't wake up. Rano nie wstajemy o odpowiedniej porze. Other creatures all day wake up and night time sleep. A inne stworzenia po prostu już zaczynają być aktywne same z siebie. Even plants. Nawet rośliny. Pytaj, czy on ma internet w tym ashram. Yeah. Oh, and there is a question. Do you have the internet in your ashram? Yes. Without internet now, cannot move. Bez internetu nie można się nigdzie poruszyć teraz. Life is becomes like internet. Życie się staje jak internet. Z Wi-Fi, tak? Because we have knowledge the God has given. But if internet we use for right way, then it is good. No, ale już internetu można używać we właściwym celu, więc jeżeli robimy to czynimy w ten sposób, to everything in this world is good. Sorry? Everything is good. Wszystko w tym świecie jest dobre. Including Tantra and Kama Sutra. Everything good. But utility is the principle. Ale jakby główną zasadą jest praktyczność, czy tak można powiedzieć, użyteczność. How you utilize, you will get the fruit. Jak będziemy działać, taki owoc otrzymamy. Poison also give life. Tak naprawdę dzięki trucizna pozwala utrzymać się przy życiu czasem. Also kill. Ale i tak, ale również zabrać. Everything is beautiful creation, no problem. Wszystko jest piękne stworzenie, nie ma z tym problemu. Nothing is bad. Nie ma nic złego.
But utility is the principle. Ale należy kierować się tą zasadą użyteczności. This is our bhakti yoga. To jest nasza bhakti yoga. We call it elementy. To nazywamy to w Polsce, powiedzmy. Elementy? Nie, alimenty. Inaczej to nazywają tutaj alimenty. Ale co alimenty? No, jak się to źle... Użyteczność? If you make a bad use, then it's called alimony in Poland. Alimony. You know, when you pay the money for the kids and you divorced and then, you know, you have the kids. So that's probably the tantra motive. Yes. Chodzi o to, że jeżeli źle używasz Kama Sutry i Tantry, to efekty są alimenty. W Polsce no, nazywa się alimenty. So if this utility principle is violated, is misapplied, then which means Tantra or Kama Sutra, then you have to pay alimony. You know, you have to pay for the kid, even if you're divorced, because that's the law. If you don't pay? If you have children in marriage, then you divorce, or if without marriage sometimes, and then, you know, you leave or you separated and the kids stay with the mother, then as a father, the man has to pay monthly a fixed amount. So that's, if you don't pay, you go to prison. Then, Then in prison you probably have to work and then. So what did you? So that's the miss up. This is the example of this. This is one after another, is to when it becomes social, go to society, or family. Family means individual stay. Family means you have wife and children, others becomes one. If you go to society, many people, many family, many things, society is there, different. Mm-hmm. So according social and familiar and individual is a difference there. Więc są różnice tutaj między tym życiem takim indywidualistycznym, a życiem społecznym czy życiem rodzinnym. And tantra is which you are individual tantra, or family tantra, or social tantra, which is a tantra. Właśnie, to znowu wracamy do tematu tantry, czyli czy to jest tantra indywidualna, czy to jest tantra rodzinna, czy to jest tantra społeczna. It is necessary differences. Yeah, yeah, but in this shallow Western understanding, you know, so then it's kind of. If you want to you family, go to female. You have to follow the system of the creation and the society. Czyli jeżeli mężczyzna czuje pociąg do jakiejś kobiety, to i tak musi w jakiś sposób przestrzegać albo zasad właśnie społecznych, albo dharmy. And if you don't follow, then social punishment will come. Więc jeżeli się tych zasad społecznych nie przestrzega, to przychodzi also, kara. Also after death, there will be punishment. No i jeszcze dodatkowo mamy jakby po śmierci przychodzą jakieś reakcje. Powiedz mu, że duża część problemów tutaj na Zachodzie właśnie jest skutkiem rozbitych rodzin i płacenie alimentów i potem dzieciaków wychowanych w... Nie. Głównym problemem na Zachodzie z tych wszystkich rzeczy jest brak kontroli. No ale co mam przetłumaczyć? Bo... Nie, ale prawnie te płacenie alimentów, te rozbite dzieciaki, potem jak te dzieciaki wychowane... Nie no, zgadzam się. So, we can say on a social side that a lot of problems, most problems in the West stem from the fact that there are broken families, that children are separated from their parents, you know, there are incomplete families, paid alimony that I said, yes, but it's a kind of en masse, as a mass, on a mass scale, it's Western problems, this disturbed society that you mentioned. This is because then but Krishna Kirtan Grzegorz said that
this is just what you mentioned, that this lack of control. Yeah, mainly the same. Mainly the same. Point is there. Jak dochodzimy do tego braku kontroli? To jak my, nie będąc już dziećmi i będąc wychowani w takim społeczeństwie, możemy się nauczyć tej kontroli? So the question arises, how we, being raised in such, having been raised in such society, Western society, how can we learn to control ourselves? That is the point to know, to understand. To jest właśnie przedmiot do study Vedic philosophy. I trzeba studiować filozofię wedyjską. I have to go to know this. Because it is given by the Supreme Lord, the Creator. This is not a human created, the human written, this Veda. So he has given all this science, how to maintain, how to what to eat, and what to drink, how to see others. W tych tekstach, czy tych, tej, tak można powiedzieć, sakralnej literaturze wedyjskiej jest mnóstwo różnych szczegółowych informacji dotyczących każdego aspektu życia, począwszy od sposobu jedzenia, zachowania się, pewnej etykiety, ale również postrzegania innych osób. I warto to, można powiedzieć, warto to studiować. I później wdrażać w życie odpowiednio do swojej sytuacji. Therefore we come to teach people, to discuss with them, to bring them to real life. Dlatego jakby przychodzimy do ludzi, rozmawiamy po to, by jakby doprowadzić do takiego stanu prawdziwego życia. Problem is not in only social problem. Tak naprawdę problem nie tkwi jedynie w kwestiach społecznych. Are in this life, also after life. Nie tylko w tym życiu, ale również w tym życiu, które po nim nastąpi. Human have knowledge. If they misuse this, then they will degrade from their human life. Jeżeli jako ludzie z tego, czy wykorzystuje, jeżeli będąc człowiekiem, nasze życie ludzkie wykorzystujemy w niewłaściwy sposób, to ulegamy dalszej, czy ulegamy w ten sposób degradacji. They don't know this. A ludzie o tym nie wiedzą. Because this karma philosophy. It's in India, everybody they know this. Natomiast w Indiach każdy zna zasadę czy filozofię karmy. If men go to another woman or woman go to another man, they think they will be punished in the next life, they will get a simple reaction. Mężczyzna czy kobieta zdaje sobie sprawę, że jeżeli idzie gdzieś, że tak powiem, jeżeli mówiąc po polsku skacze na bok, to że jakaś reakcja w kolejnym życiu może ją bądź jego czekać. Powiedzmy, że katolizm też jest karma, ale tak praktycznie to kończy na hedonizmie. Na hedonizmie? No. In Catholicism, practically there is some understanding of karma, but it actually ends up in hedonism. But it's not coming, it's not detailed clearly science there. Dlatego, że tam nie ma takiej szczegółowej nauki, która się tym zajmuje. Powiedz, że są 10 przykazy i każdą o nim wie, ale sądy są napchane. Yeah, we have the 10 commandments, but we also see that the courts are full of people, and you know the court cases all the time. Therefore, this material law in the constitution of the nation, nation society. Dlatego też ten brak wiedzy w społeczeństwie increases always. Wciąż się zwiększa ten poziom niewiedzy. When disturbance comes, they make many laws.
Zazwyczaj jest tak, że gdy pojawia się jakieś zakłócenie, to stwarza się wiele praw, które ma jakoś temu przeciwdziałać. Wtedy potrzeba wielu prawników i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, no, mamy ten sam problem. Powiedzmy, że mamy... We have the same problem. All are like this. Anyway, yeah, we have the same problem with this. Yeah, this is the laws and the whole global problem. The problem global. If man cannot control, then they will have all problem. Jeśli człowiek nie może się kontrolować, to spotykają go wszelkiego rodzaju problemy. No to jest moralnie pustka, jak się przetłumaczy, pustka w angielsku. Moral vacuum, emptiness. There's moral vacuum or emptiness. It should come by culture and tradition. It is easier. It come by this emptiness. Family culture. The family culture. If father and mother follow, children will follow. To jakby związane jest z pewnym kultywowaniem tradycji. Jeżeli rodzice postępują w określony sposób, to dzieci ich po prostu naśladują. Czy jakby kultura może być kultywowana, kultura, prawdziwa kultura, czy może być degradacja przez właśnie tradycje rodzinne? So you know the problem of hypocrisy sometimes that the children don't want to follow their parents, although the parents declare something, they don't follow themselves, and that's why they degrade the children. Actually, society and the education department also they don't teach all these things. So to jest też kwestia jakby społeczeństwa i kwestii edukacji. Also their food and their drink. The food and the drink. In India, w kwestii na przykład one family z jedzenia jest two sons. Na przykład jedna rodzina w Indiach w jednej rodzinie było dwóch synów. One son, elder son, ten starszy is very strong head. Był taki mózgowiec. He never listened to anyone. Znaczy w sensie taki był uparty. Nikogo nie słuchał. He sleep. He cannot wake up morning. Spał tak mocno, że nie można go było rano dobudzić. Father, mother, how much they try? He never listen. On nigdy nie słuchał rodziców, mimo że ci próbowali. Never go to study. Then he never go to study. Go to study. Chcieli go wysłać gdzieś na studia, czy do szkoły. And study some things up to high school, but did not proper study. On próbował czegoś się tam uczyć, chyba skończył szkołę średnią, ale nigdy nie uczył się tak pilnie. Physically will become strong. Od strony ciała był bardzo silny. You can do physical work more. Mógł wykonywać więcej prac fizycznych. Also drug addicted, tobacco, alcohol. Był również uzależniony od narkotyków, ale także od alkoholu i od papierosów. Another son. Drugi syn natomiast. Is completely different. Był zupełnie inny. He study and he is university now and he's engineer. Uczył się, studiował, został inżynierem. So his father also suffered for his eldest son and his devotee with him. I asked his father. Ja zapytałem ojca tego chłopca. Father, I told why you are family both have father mother are good and your youngest son is good. Why this son become like this? Zapytałem się, dlaczego jest tak, że w jednej rodzinie mogą być tak różne dzieci?
Then he told when he was in womb. I on odpowiedział na to, że w ten sposób, że gdy jego żona, matka tych dzieci, gdy była w ciąży z tym pierwszym chłopakiem, to that doctor told him to take alcohol. Doctor? Yes. Told her? Yes, to tell her to give mother some alcohol. Doktor po prostu zalecił tej jego żonie, która była w ciąży, mając to pierwsze dziecko, aby spożyła jakąś tam część, trochę alkoholu. Because that is in Ayurveda, one sura, that is alcohol. It's not... Ayurveda mówi, że alkohol nie jest... Not like high-graded, but small like that. So there he was giving many bottles to him. Pregnancy mother. A to nie było tylko tak, że gdzieś tam powiedzmy, bo tam zalecane było jakieś odrobina alkoholu na jakieś schorzenie i tak dalej, ale ona po prostu piła więcej tego alkoholu tam, bo powiedzmy. If mother cannot maintain proper diet, food and his sentiment, then it will affect the child. Więc po prostu wychodzi na to, że no, ona była, jak była w ciąży, to była alkoholiczką praktycznie rzecz biorąc, więc wniosek jest tylko taki, że jeżeli matka nie potrafi zachować odpowiedniej diety i sposobu życia, to wszystko wpływa na dziecko. If mother is not peaceful, jeżeli matka nie jest spokojna, stress also will come to baby. To również przekazuje dziecku stres. So many things is there. Więc jest tam jakby, jest tu wiele czynników. So it is a whole, complete thing is depend each other, correlated. Więc stąd były te, so the complete, so that's why these two children. Yes, two different. Also astrological, the action also come according time. Oczywiście są pewne względy astrologiczne, które wpływają na takie nie inne reakcje. Effect to also baby, children. I at the moment of conception. Yeah. Że w momencie poczęcia dziecka wpływają pewne jakby takie subtelne prawa, wywierają wpływ na to, jakie dziecko się narodzi, jaką będzie miało świadomość. So this is a science to bring a good child. Więc samo nawet płodzenie dziecka jest już nauką. Other mother's responsibility. Pierwsza rzecz to jest kwestia odpowiedzialności rodziców, jak się sami zachowują. Kama Sutra is also one science. I oczywiście Kama Sutra też jest elementem tej nauki. For the good children. Aby płodzić dobre dzieci. Not for enjoyment. Nie w celu samego cieszenia się. But in the end, each of the sons, the one was looking for his dharma, and the other one found his dharma, you can say. Yes. So food and drinking, also circumstance. Tak więc jedzenie, picie na przykład, okoliczności. All are there. Wszystkie wybierają wpływ. So if we go to see in society in this age, Kali Yuga, no one will be happy mentally or physically. Więc jak będziemy patrzeć na społeczeństwo i jego kondycję w Kali Yudze, to można powiedzieć, że nikt nie będzie szczęśliwy pod względem psychofizycznym. It is written in Bhagavata. To jest opisane w Śrimad Bhagavatam, w tym tekście, takim jednym z tekstów wedyjskich. We see this and in future we see more darkness comes. I tak naprawdę będziemy świadkami tego w przyszłości, że tej ciemności będzie więcej. Old people, they more suffer
że ludzie będą cierpieć bardziej. Nobody take care. I nikt nie będzie o nich się troszczył. And more quarrel. I że będzie więcej niesnasek. Everything centralized with only money. I że każdy tak naprawdę będzie dbał o to, by po prostu mieć pieniądze. Nobody believe to anyone. Nikt nie będzie nikomu ufać. So it in future become more darkness. Że ta przyszłość będzie taka dosyć mroczna. It is already written in Bhagavad. I to już zostało napisane, przepowiedziane w Bhagavatam. If it would be a predestined universe, gdyby to było przedeterminowane uniwersum. Yes, so if we had this predetermined universe. Czyli chodzi o to, że możemy to zmienić. Nie. To jest taka implikacja. Że zgadzam się z nim, gdyby to by było. This is not our, this is the creator. This is, tak jest po prostu jakby, tak to się dzieje. No, powiedzmy, że w Europie tutaj my to samo widzimy i jeden kryzys po drugim. We in Europe see exactly the same because we are witnessing one crisis coming after another. Yeah. Yes. No, żeby nie kończyć fatalistycznie, jakieś pozytywne. He's asking me some positive message in the end, and I was just asking that surrender chant of Harinam. Yes, sorry, surrender. Be vegetarian. Don't take any drugs and alcohol. Czyli tak, mamy. This is the bądź zostań wegetarianinem, albo bądź wegetarianinem. Nie pij alkoholu, nie bierz narkotyków. Surrender to the Supreme Lord. Oddaj się najwyższemu Panu. Chant his name. Intonuj jego imiona. And you will feel blissful. I będziesz się, że tak powiem, czuł błogo, tak to nazwijmy. What we in condition, in a social and family. Bez względu na to, w jakim jesteśmy położeniu społecznym czy rodzinnym. Tolerated. Po prostu staraj się to tolerować, znosić. Be humble. Bądź pokorny. And respect others. I szan innych. This is the best one. To jest najlepsza strategia. Best method. Best process. Najlepszy proces. Positive. Chaitanya Mahaprabhu told this. To tego nauczał Chaitanya Mahaprabhu. I am not saying this. Ja tego nie mówię. To on powiedział. Bhagavatam also Vedic is there in Kali Yuga. Również jest wiedza wedyjska, jest Bhagavatam w Kali Yudze. And be together with good association. I ważne jest też dobre towarzystwo. Association is important. Towarzystwo jest bardzo ważne. So this is the essential teaching there. To jest takie nauki w pigułce, tak można powiedzieć. Najważniejsze. Everything become positive. Wszystko staje się pozytywne. Okay? Okay. If we go to discuss this jungle. Dżungla? Chcesz omawiać kwestię dżungli? Jungle? Jungle? Discuss jungle? Jungle, you know? Jungle means dense forest. Yeah. Then we will never get any... Road. Jesteśmy w takiej... Jak nie będziemy tego, że to się znajdziemy w takiej dżungli, nie będziemy w stanie stwierdzić, w którą stronę pójść. This is easiest, simplest process. To jest taki najprostszy proces. Every time we can, everywhere we can
practice and there will be no problem. Zawsze i wszędzie możemy go praktykować i nie ma z nim żadnego problemu.